Śląskie smaki doczekały się mobilnej odsłony. Jest nią food truck, wypełniony po brzegi oczywiście śląskimi specjałami. Nie brakuje tu karminadli, rolady z modrą kapustą czy ciaper kapusty. Super, fajny pomysł. Moja ulubiona potrawa to akurat kluski śląskie, rolada i czerwona kapusta. Ale nie powiem, żeby ta grzybowa nie była też tak smaczna. Rzeczywiście jest wyjątkowa. Ja kocham jeść i co widać? Ja kocham jeść i trochę jest tak, się mówi, przez żołądek do serca. I ja się z tym zgadzam, że w tej chwili naprawdę powstaje bardzo wiele fajnych konceptów kulinarnych i ja lubię w ogóle zwiedzać poprzez kuchnię. Nie jestem ze Śląska, więc tym bardziej cieszę się, że mogłam tutaj trafić w tym super czasie i jeszcze pokosztować, więc uważam, że to jest bardzo trafiony pomysł. Przez żołądek do serca od wielu lat próbuje trafić Śląska Organizacja Turystyczna, która za sprawą kulinarnego szlaku Śląskie Smaki promuje regionalną kuchnię i całe województwo śląskie. Idea food trucka zrodziła się jakiś czas temu w idei tego, żeby wyjść tak naprawdę z daniami regionalnymi poza restaurację szlaku kulinarnego, być może poza region, bo jako regionalna organizacja turystyczna zajmująca się promocją turystyczną województwa śląskiego często uczestniczymy różnego rodzaju imprezach promocyjnych, chcąc przyciągnąć oczywiście turystów do naszego regionu, więc właśnie food truck jest, myślę, najlepszym do tego powodem, żeby uczestniczył z nami w takich imprezach. W kuchni na kółkach można też znaleźć oczywiście potrawy, które serwowane są w okresie świątecznym, takie jak makówki czy zupa grzybowa. Jest to w dużej mierze kuchnia, może na dwie części bym podzielił. Z jednej części kuchnia dzieli się na proste dania, którym zawsze miały być, były treściwe, po to, żeby górniarze do roboty na kopalnie czy gdzieś na roli pracowali rolnicy, to żeby czy w jakichś fabrykach, hutach, żeby ci robotnicy mieli syty posiłek. Często są to też przygotowaniu, czy były może kiedyś bardziej tanie i proste rzeczy. A z drugiej strony mamy kuchnię, która była przygotowana od święta, czy na wesela, czy na komunię, czy na ci uroczystości. I stąd ta przedrolada, nie? Która kiedyś nie była taka powszechna, tylko naprawdę był to taki produkt, który był od jakiegoś dużego święta przygotowany przez gospodynię. Zanim śląskie smaki trafią poza województwo śląskie, kosztować naszych przysmaków można na miejscu. Śląskie smaki zaparkowały dziś w Nikiszowcu. W weekend odwiedzą Wisłę, by na tamtejszym jarmarku promować kuchnię śląską.